Zgodnie z coroczną tradycją w Machowie upamiętniono ofiary wypadków przy pracy, które na przestrzeni dziesięcioleci wydarzyły się w tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym. Przedstawiciele środowiska górniczego, ludzie związani z przemysłem siarkowym oraz działacze Solidarności co roku wspominają tych, którzy pracując na rozwój miasta stracili życie i zdrowie. 28 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Od 1991 roku z inicjatywy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność obchodzony jest wtedy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków i Chorób Zawodowych. W Tarnobrzegu to właśnie środowiska związane z Solidarnością dbają o to, by pamięć była wiecznie żywa. W dniu dzisiejszym przypada 20. rocznica powstania tegoż pomnika ofiarów wypadków przy pracy w Machowie. Z inicjatywy Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Siarkopol NSZZ Solidarność został postawiony pomnik z figurą Jezusa Miłosiernego w środku. Pomysł zrodził się latem 2003 roku, a dzięki pomocy świętej pamięci księdza Adama Kamińskiego wybrano firmę z Krakowa, która wykonała projekt i postawiła obecny pomnik. Natomiast prace przygotowawcze i wykończeniowe wykonali pracownicy kopalni siarki Machów, Zakładu Mechanicznego Siarkopol oraz firma zewnętrzna. Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika odbyła się 25 kwietnia 2004 roku. Uroczystego otwarcia dokonał wówczas Krzysztof Kalinka, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Siarkopol Solidarność, a poświęcenia dokonał ksiądz biskup Edward Frankowski. Natomiast odsłonięcia dokonali członkowie zmarłych rodzin pracowników. Przedstawiciele Solidarności, środowisk górniczych, reprezentacja Siarkopolu, przedstawiciele władz samorządowych oraz zaproszeni goście tego dnia zgodnie z tradycją gromadzą się w Machowie. W ten sposób upamiętniają tych, którzy zginęli pracując w Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym. W Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym od 1962 roku do dzisiaj wydarzyło się około 3735 wypadków lekkich i ciężkich, wskutek czego życie utraciło 65 osób. A od powstania pomnika od 2004 do dzisiaj w tym okresie dwudziestolecia było 6 śmiertelnych wypadków. Ostatni śmiertelny wypadek miał miejsce w listopadzie 2020 roku. Analizy powypadkowe wskazują, że głównymi przyczynami wypadków są pośpiech, rutyna oraz nieprzestrzeganie przepisów BHP. Przedstawione liczby wskazują, ileż spowodowało to bólu, cierpienia, wylanych łez, nieszczęścia w ludzkich sercach, umysłach, a w szczególności w rodzinach poszkodowanych i zapewne tkwią do dzisiaj. To ważny moment, by zwracać także uwagę na stałą poprawę bezpieczeństwa oraz warunków pracy. Po krótkiej modlitwie zgromadzone delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pod tablicą upamiętniającą ofiary przemysłu siarkowego. Hołd ofiarom oddały także poczty sztandarowe. Przytoczę kilka słów z treści słów Jana Pawła II, dzisiaj świętego Jana Pawła II, zawarte w jednej z encyklik odnośnie ludzkiej pracy. Praca ludzka stanowi klucz i to chyba klucz do całej kwestii społecznej, jeśli staramy się ją widzieć naprawdę pod kątem dobra człowieka. Praca jest dobrem człowieka, dobrem jego człowieczeństwa. Przez pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowiek, a także poniekąd bardziej staje się człowiekiem. Bez tego nie można zrozumieć znaczenia cnoty pracowitości. W pogoni za wydajnością i sukcesem ekonomicznym nie można zapominać o przestrzeganiu przepisów BHP, nakładach finansowych na poprawę warunków pracy, jak również o szacunku dla pracujących w trudnych i niebezpiecznych warunkach.